Natomiast też trudno się spodziewać, że Legia będzie grała 90 minut na... A teraz no, sytuacja bardzo dziwna, ale w 11 minucie to gospodarze obejmują prowadzenie po strzale Ryana Frogana. No, taki moment uśpienia wydawać by się mogło defensywy, krótko rozegrany rzut rożny, i oto mamy niespodziankę. Wrexham, zespół mistrza Walii, obejmuje prowadzenie w 11 minucie po strzale Frogana. Wydaje mi się, że tam jakieś nieporozumienie między obrońcą a bramkarzem Legii. No zobaczmy tutaj jeszcze nic raz. Nie wskazywało na to, że cokolwiek może się, powiedziałbym, nieudane dośrodkowanie. I... No, wydaje mi się, że tutaj chyba ewidentny jednak błąd Duszana Kucjaka. On nie łapał piłki. Tak, ale Duszan Kucjak chyba oczekiwał, że Kuba Wawrzyniak tą piłkę będzie wybijać. Ale oni wbiegają w tym momencie w pole karne. Kucjak! No i znów było niebezpiecznie pod naszą bramką, choć wydaje mi się, że bramkarz Legii był faulowany w tym przypadku. Ale każda taka sytuacja będzie Walijczyków budowała, to oni będą rośli w siłę i to przekonanie, że Legia jest do ugryzienia, będzie coraz odważniejsze. Ale więc... tu wydaje się, że Michael White trochę pomagał sobie Wawrzyniaka, Frogan, ale niezbyt udania. Teraz broni Paul Harris. No to nie był jakiś nadzwyczaj silny strzał. Lewa noga Helio Pinto. W tym spotkaniu. Natomiast Kuba Kosecki powinien unikać tej piłki. Teraz Saganowski, uwaga, to może być okazja Legii. Saganowski wycofuje piłkę, jest w Waliszwili w polu karnym. No i zabrakło trochę teraz, dosłownie chyba centymetrów w drużynie. Mało przez to ruchu i takiego entuzjazmu, wszystko jest takie wymuszone. Michael White w polu karnym niebezpiecznie broni Kucjak, ale to była znakomita okazja. News na Spendera, Walijczycy blisko naszego pola karnego. Niebezpiecznie, szansa na 2-0 i teraz mnóstwo szczęścia mieli piłkarze warszawscy, wyszli z akcją, ale to może być odpowiedź Legii. Kosecki pędzi lewą stroną, szansa na wyrównanie, Kucharczyk, i 47 minuta meczu, Legia wyrównuje. No i oby ten scenariusz zaczął się sprawdzać, ale akcja rzeczywiście taka, jakich oczekiwaliśmy od początku meczu. Ale w tej akcji wydaje mi się, że najlepszym zagraniem popisał się trener Urban. Co ty na to? No myślę, że coś w tym jest. No jeśli zawodnik po niespełna 2 minutach pobytu na boisku strzela gola, to po pierwsze mocno uwierzy w siebie. Trener daje impuls zespołowi, no ale zobaczmy. W tempie, szybko wyprowadzona ta akcja. Doskonale tam obiegał Jakub Kosecki. No i przede wszystkim bardzo precyzyjnie zagrywał piłkę do Michała Kucharczyka. Biegł tam jeszcze Marek Saganowski. Dalekiego wrzutu piłki w pole karne. Właśnie tak. Czyli Kucharczyk, i to jest drugi gol. No i co powiesz, Marcin, na asystę? Mamy gola i mamy asystę. Niedawno podczas Mistrzostw Świata do lat 20 Francuzi właśnie w taki sposób zdobyli gola w meczu z Ganą. A teraz Legia strzela swojego drugiego gola w tym meczu w 57 minucie. Wyrzut piłki przez Kucharczyka z autu. Pogubiła się tutaj walijska defensywa. No i realizator pokazuje nam tego, który piłkę wrzucał, i zobaczmy jeszcze raz, jak to wszystko wyglądało. Marek Saganowski, oczywiście on potrafi się w takich sytuacjach znaleźć, sprytny. O właśnie, był za daleko od niego, dośrodkowuje w pole karne, nie wychodził z bramki Kucjak, niebezpiecznie. No, pozwolili teraz legioniści na strzał Wildowi. Potrafi się zachować w polu karnym Wild. Nawet w asyście obrońcy tutaj przyjął. Zobaczmy. Tu nie wiem, czy... Teraz Kosecki, może to jest takie! 74 minuta meczu, no wreszcie! Mówiłeś, Marcin, o tym, że on bardzo chce zdobyć tego gola, czasem jest zbyt egoistyczny. No teraz ten egoizm się jednak przydał, bo huknął bardzo mocno, kopnięta piłka tuż za linii pola karnego w 74 minucie. Trzeci gol Legii Warszawa w tym meczu. No muszę oddać Kubie Kosteckiemu, mimo wszystko. Rzeczywiście forsował, ale wyforsował. Piękny gol, ale tu po raz kolejny Furman. Doskonały przerzut. To jest piłkarz, który otwiera grę. No tak, to jest bodaj czwarte bądź piąte podanie Dominika Furmana. Takie dokładne na taką odległość. I tutaj